Na Zachodzie ta książka byłaby zakazana. Niepoprawny i bezkompromisowy manifest polityczny Stanisława Michalkiewicza już teraz na kapital.pl. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle w piątek zapraszam na historię osoby skrzywdzonej przez system. Dzisiaj historia Bartka, młodego 27-letniego masażysty, który w pewnym momencie znalazł się w życiu na takim, można powiedzieć, zakręcie, ponieważ bardzo ciężko rozchorowała się jego mama. Bartek świeżo po ślubie znalazł nową pracę. Pracował jako fizjoterapeuta, masażysta, postanowił wziąć się za bary z problemem i zarobić pieniądze na leczenie mamy w ten sposób, żeby po oficjalnej pracy w państwowym szpitalu zarabiać prywatnie na masażach. Bartek znał się świetnie na masażach, znał się świetnie na fizjoterapii, zaczął przyjmować ludzi, którzy mieli problemy z kręgosłupem i rzeczywiście robił cuda. Poznałem kilka osób, którym Bartek rzeczywiście pomógł i trwało to 3 do 4 miesięcy. Bartek był w stanie po godzinach, no, można powiedzieć zapracowując się, zarobić jeszcze nawet do 1000 zł dziennie. Potem, żeby jeszcze zwiększyć sobie te przychody, to obok domu, gdzie mieszkał, stworzył taki mini gabinet, zaadoptował na ten mini gabinet pomieszczenie, które kiedyś było garażem. I de facto kilka miesięcy Bartka wyglądało tak, że chodził do pracy do szpitala, gdzie pracował jako fizjoterapeuta, potem wracał do siebie do domu, po krótkim obiedzie przyjmował kilku pacjentów, których masował, którym leczył kręgosłupy i którym pomógł. Jak wynika z relacji Bartka, to od ciężkich problemów z kręgosłupem, od wózka inwalidzkiego ocalił przez te 4 miesiące co najmniej 6 osób. I zapewne Bartka rozwój zawodowy, Bartka praca, Bartka pomoc dla innych osób trwałaby w najlepsze dalej, gdyby nie to, że któregoś dnia przyszedł do niego nietypowy klient. Klientem okazał się być pracownik lokalnego Urzędu Skarbowego, Urzędu Skarbowego Warszawa 1 i zażądał dla siebie masażu, tłumacząc, że zmaga się z jakimiś problemami kręgosłupa. No, Bartek oczywiście zaczął mu pomagać, przeprowadził cały zabieg i potem tenże klient zapytał o zapłatę. Bartek za taką usługę brał od 150 do 200 zł i tyle też powiedział temu dżentelmenowi z Urzędu Skarbowego. I można byłoby powiedzieć, że tu właśnie cała sprawa by się skończyła, gdyby nie to, że człowiek z Urzędu Skarbowego zaczął się domagać paragonu fiskalnego. Bartek dorabiał po godzinach. Bartek dorabiał po godzinach, w związku z czym nie kupił sobie kasy fiskalnej, nie rejestrował tych przychodów, co zebrał, to albo dawał na leczenie mamy, albo wpłacał sobie do banku i okazał się to być początek jego problemów. Wyleczony z przypadłości kręgosłupowej urzędnik Urzędu Skarbowego Warszawa 1 popędził do biura swojego pracodawcy i złożył na Bartka donos. Donos polegał na tym, że Bartek nie płaci podatku VAT i nie płaci podatku dochodowego, czyli krótko mówiąc, pieniądze przechodzą z kieszeni klienta do kieszeni Bartka z pominięciem Urzędu Skarbowego, a więc, jak to zauważył wścibski, złośliwy donosiciel z Urzędu Skarbowego, Bartek naraża na straty Skarb Państwa. Rezultatem była kontrola. Przyszło do Bartka, do jego prywatnego gabinetu 3 urzędników, zarządzało tam wyciągu z kasy fiskalnej. Bartek tego oczywiście nie miał, więc uzyskał karę i urzędnicy skarbowi doszli do wniosku, że trzeba od niego pobrać zaległy VAT z odsetkami, no i oczywiście podatek dochodowy. Problem polegał na tym, że nie bardzo wiedzieli, ilu klientów Bartek przyjmował, więc doszli do wniosku, że po godzinach pracy, po powrocie ze szpitala może takich klientów przyjąć 4. Jeżeli od każdego bierze 250 zł, no to powinien do tej kwoty doliczyć VAT i powinien od tego zapłacić podatek dochodowy i zaczęli mu to liczyć na ileś miesięcy tam do tyłu razem z odsetkami. Tutaj pierwsza ciekawostka polega na tym, że sprawdziłem sobie i usługi fizjoterapii objęte są zerowym VAT-em,
Czyli Bartek nie odprowadzał do Urzędu Skarbowego kwoty podatku równającej się 0, czyli 0 zł Bartek nie odprowadził do Urzędu Skarbowego i za to ma zostać ukarany. No i urzędnicy wyliczyli też 19% podatku dochodowego, czyli to przez te kilka miesięcy uzbierało się kilka tysięcy złotych. Tak się stało, że Bartek te pieniądze, które zarabiał, tak jak wspomniałem, wydawał głównie na leczenie chorej mamy. I jaki był tego skutek? No, skutek był tego taki, że urzędnicy weszli na jego konto bankowe, na którym znaleźli regularne wpłaty na kwoty od kilkuset złotych do 1000 złotych i zażądali od Bartka wyjaśnienia, skąd te pieniądze ma. Bartek miał oczywiście przelewaną pensję ze szpitala i do tego urzędnicy się nie czepili, natomiast czepili się tych wpłat gotówkowych. No, efekt był taki, że kolejny tydzień Bartek musiał odwołać wszystkich swoich pacjentów i biegać po urzędach skarbowych, żeby się tłumaczyć, że nie jest wielbłądem, czyli tłumaczyć się z głupot. To jest doskonałe potwierdzenie mądrości świętej pamięci Stefana Kisielewskiego, że socjalizm to jest ustrój, w którym bohatersko pokonuje się problemy nieznane w żadnym innym ustroju i dokładnie takie właśnie problemy nieznane nigdzie indziej pokonywał Bartek. Najgorsze pytanie, jakie mu zadano, to było takie, skąd ma pieniądze, które sobie wpłacał na bankowe konto gotówką we wpłatomacie, których wyszło przez ten czas, przez te kilka miesięcy, około 45 tysięcy. No, Bartek nie chciał powiedzieć, że zarabiał w szarej strefie, no bo zaraz Urząd Skarbowy by się do tego dobrał, w związku z czym zeznawał, że pożyczał od znajomych na to, żeby mieć pieniądze na leczenie chorej mamy. Rzeczywiście większość jego przelewów to są przelewy tam związane czy z lekami, czy z jakimiś terapiami dla mamy, która zmaga się z chorobą onkologiczną. Urzędnicy w to nie uwierzyli, ponieważ zapytali Bartka, żeby wskazał personalnie, od kogo pieniądze pożyczył. Bartek tego nie chciał robić i w związku z tym konto mu zablokowano do wyjaśnienia. Wyjaśnianie tej sprawy trwa 3 miesiące. Końca nie widać, bo Bartek składa jakieś wyjaśnienia, tracąc potworne ilości czasu na idiotyzmy, ze szkodą dla pacjentów, którzy zmagają się z chorobami tam kręgosłupa, kości, czegoś jeszcze innego, których Bartek nie może leczyć prywatnie, a bank dostał polecenie od Urzędu Skarbowego, żeby zablokować konto. Wszystko dlatego, że Urząd Skarbowy i Bartek nie są w stanie się pogodzić w kwestii tego, skąd ten młody fizjoterapeuta miał pieniądze, które wpłacał sobie gotówką we wpłatomacie i wydawał na leczenie chorej mamy. Jest to coś obrzydliwego ze strony tego obrzydliwego aparatu skarbowego, żeby po prostu dojechać, zniszczyć, złamać człowieka, który całe swoje życie, cały swój czas w zasadzie wolny po pracy poświęcał na dodatkowe źródło dochodów, żeby pomagać mamie zmagającej się z chorobą nowotworową i który przy okazji zrobił jeszcze wiele dobra, bo pomagał ludziom, którzy się naprawdę zmagali z poważnymi problemami. Ja mam taką radę dla pana, panie Bartku. Niech pan zezna w tym urzędzie skarbowym, że pan jest agentem służb specjalnych. Bo jak pan sobie otworzy ustawę o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i o Agencji Wywiadu, to tam jest taki paragraf, który mówi o wynagradzaniu informatorów, czyli ucholi tak zwanych, czyli kapusiów. I ten paragraf mówi, że takie wynagradzania są w gotówce i że one nie podlegają żadnej weryfikacji skarbowej, że o tym się nie informuje Urzędu Skarbowego i tak dalej. Niech pan po prostu zezna, że jest pan agentem, że udziela pan informacji służbom specjalnym, one pana za to wynagradzają i że wynagradzały pana taką kwotą, jaką pan wpłacił. Jak pan ma wątpliwości, niech pan sobie przeczyta ustawę o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i o Agencji Wywiadu. Tej wersji Urząd Skarbowy nie sprawdzi, bo nie ma jak, bo nikomu, także Urzędowi Skarbowemu się nie udostępnia informacji o tym, kto jest informatorem służb i kto dostaje pieniądze za udzielanie informacji. Niech pan to zezna. Nikt panu nie postawi zarzutów za składanie fałszywych zeznań i uwolni się pan od tej bandy dziadów, darmozjadów, po prostu pasożytów, którzy życie pańskie i pańskiej mamy zmieniają w piekło. Tego panu serdecznie życzę. Dziękuję państwu serdecznie za uwagę. Jak zwykle
reklama mojej książki. Operacja Okrągły Stół, książka o tym, jak stworzono ten system obrzydliwy, postkomunistyczny, w którym żyjemy. Nie zapominajcie Państwo o subskrybowaniu mojego kanału. Bardzo będę wdzięczny za komentowanie, za lajkowanie, za udostępnianie moich wystąpień wszędzie tam, gdzie tylko uznajecie to Państwo za stosowne. A tym z Państwa, którzy chcieliby w szczególny sposób docenić to, co robię, to, co mówię, to jak patrzę władzy na ręce, uznać, pochwalić mnie za to, że ujawniam takie przypadki, jak chociażby dzisiejsza historia Bartka i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, to serdecznie zapraszam Państwa do wspierania mnie finansowego. W opisie filmu znajdziecie Państwo linki do Patronite'a, do zrzutki, do PayPala, a także mój numer rachunku bankowego. Za wszelkie wpłaty będę Państwu serdecznie wdzięczny. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.